Wanna wylazła. No i jest tutaj, powiem wam, trochę złomiku, bo wymieniamy w bliźniaku wszystkie rury odogrzewania i odwody. No byłoby pewnie ze 2 tony, ale niestety nie mogę tego zabrać.
Powiem wam, że zacnie to wygląda. Mosiądzu jest naprawdę dużo. Ale dzisiaj wyjątkowo nie będę wrzucał tego na swoją wagę. Tylko pojadę z tym i z resztą towaru na złom. I podsumowanie dzisiaj będzie z karteczek złomowych. Będę miał okazję też odpowiedzieć na pytanie części widzów, jak się ma cena Metaleo do ceny na takim fizycznym skupie. Na przykładzie mojego ulubionego skupu w okolicy. Także ja się pakuję na złom i widzimy się w podsumowaniu. Czas na podsumowanie złomu z bliźniaka. Zrobiłem 7 kursów moim małym kombiaczkiem. I tak to wygląda. Mieć 10 kg po 30 zł. Złom stalowy 270 kg po złoty 10 zł, to gruby, grzejniki. Razem 597 zł. To był pierwszy kurs. Drugi kurs tylko złom stalowy 250 kg po złoty 10 zł, 275 zł. Tu też były grzejniki. Kolejny kursik złom stalowy 340 kg po złoty 10 zł, 374 zł. Kolejny kursik. Złom stalowy 240 kg po złotówce. Tutaj już było trochę cienkiego. Kolejny kurs. Aluminium 14 kg po 5,50. Złom stalowy 150 kg po 95 groszy. Tutaj też była totalnie blacha, czyli jakieś tam wanny. I tym podobne pierdoły, zlewy. Kolejny kurs, złom stalowy 170 kg po złotówce. Tu był gruby, ale niestety cena już spadła. I ostatni kurs, stal nierdzewna 1,5 kg po 6 zł. Aluminium 6 kg po 7,50. Tutaj była linka aluminiowa. Mosiądz 16 kg po 21 zł, to był mosiądz żółty. I mosiądz 12,5 kg po 19 zł, to był mosiądz pobiał. Do tego jeszcze złom stalowy 40 kg po 95 groszy. Razem 665,50. Pracy z tym było co niemiara. Nie powiem, żeby to była lekka praca. Ale jakoś tam w miarę szybko daliśmy radę. Wy oczywiście na swoich ekranach widzicie podsumowanie całej akcji. A ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.